Serio? Musisz tak rano wchodzić na tą szafrę i chcesz wejść do zlewu i się umyć? Czy co ty chcesz? Ty chcesz wejść do zlewu dzisiaj? Jezu. Zaraz ci zrobię mleczko, tak? Uspokój się. No tak, chce mi się spać teraz. Bo szłam znowu o 12. Au, jeszcze się oparzę. Prawie sobie oparzyłam palucha. Au, co ciepłe. No oparzyłam sobie palucha, bo czuję już, że moje nowe pazurki. A tak mi się nie chciało ich robić, ale w końcu sobie zrobiłam. No. A teraz szykujemy się do przedszkola. A Franciszek... Jezu, jak mnie boli brzuch. Zanieś Jasiowi. Aj. Au, no oparzyłam sobie palec jak nic, au. Mam trochę opalone ręce, więc taki kolor teraz pasuje. No i latem takie jasne kolory pasują. Jeszcze chciałam sobie zrobić efekt syrenki, ale muszę obejrzeć filmik na YouTubie, jak to się robi. Nie, Franuś? Hejka. Co chciałam powiedzieć, słuchajcie, ja wam ostatnio nakłamałam, bo ja pokazywałam, co kupiłam na tej promocji 2 plus 2 i jestem na siebie wściekła, bo kupiłam dwie rzeczy po... Tak później sobie pomyślałam, że kupiłam dwie rzeczy po 30 zł i dwie rzeczy chyba jakoś za 20 zł. I wiecie, ja myślałam, że jak kupię jedną za 3 dychy, to ta druga za 3 dychy jest gratis, że w ten sposób to działa. A to tak nie działa, więc no porąbałam się sama, no ale trudno. I następnym razem będę kupować w podobnych cenach po prostu. Ostatnio tak kupiłam, nie wiem co mi teraz było, że ja coś mi się tu pomieszało. Może od tych wszystkich moich problemów, no nie wiem. No. A to nie jest maska, tylko to jest żel do twarzy. Ja dopiero później przeczytałam, że to jest żel do twarzy, a ja wam powiedziałam, że to jest maska. No. I to jest żel z właśnie z tą czarną glinką i pójdę go dzisiaj właśnie wytestować. Znaczy mam tu inny żel, który muszę skończyć. Taki z 8 w 1 z Eveline. I to jest głęboko oczyszczający też. Ale ten wypróbuję sobie z ciekawości. Zobaczę, czy on nie będzie mi zostawiał czarnych kropek jeszcze większych niż poza skórnikach w właśnie moich porach, bo ja mam dosyć duże pory. A najpierw najpierw sobie umyję twarz, a potem zrobię sobie ten peeling cukrowy. I to jest, już go wyjęłam z tego opakowania. I to jest, ja to doczytałam w domu, bo wtedy tam nie miałam czasu i się spieszyłam trochę. I to jest trzy delikatne cukry i nasiona kiwi. Tak sobie myślałam, że to jest kiwi, ale pewna nie byłam, więc idę to testować. Zobaczymy. Janusz jest u mojej mamy. I co to ma robić z naszą twarzą, jak zwykle nas odmłodzić o 10 lat? O, i na usta można sobie ten peeling robić. Ja właśnie lubię peelingi sobie robić na usta. Oczyszcza, redukuje zaskórniki. Ten tutaj.
więc no ja ogólnie mam rozszerzone pory, więc do tego dążę. Zobaczymy. Idę testować te dwa cuda. A to jest żel, nie maska. Tyle chciałam wyjaśnić. Kapnęłam się dopiero, ale co? Co powiedziałam, to powiedziałam. No już nie będę tego cofać, bo z początku myślałam, że to była faktycznie maska. Zaraz wam pokażę, bo tu stoję przy szafie z kosmetykami, że to była maska właśnie coś z tego typu. I że mają teraz nowe opakowania, ale nie, te są dalej takie same i ich w ogóle nie było. I dlatego ja pomyślałam sobie, że właśnie, że to jest ta maska, tylko w innym opakowaniu, że może zmienili opakowanie czy coś. Wiecie, ja tak kosmetykami się za bardzo nie interesuję, no a przecież mogli zmienić opakowanie, prawda? Nie śledzę na bieżąco tych wszystkich nowości i tak dalej. Więc idę do łazienki się umyć, a potem znowu muszę jechać do miasta, bo składałam tam takie wnioski u nas na gminie i brakuje mi jednej mapki. Znaczy się nie brakuje, ale to jest długa historia. Biurokracja nade wszystko, pamiętajcie, więc no muszę jeszcze raz jechać do Urzędu Miasta i załatwić taką mapkę. I muszę odebrać lekarstwa swoje, bo wczoraj zostawiłam, żeby mi lekarz wypisał recepty i tak dalej, więc takie sprawy typowo załatwianie. I też myślę, że pójdę do mojej siostry na chwilę, wezmę dzieci i pójdę na kawę. No, także idę się myć i muszę głowę umyć, bo już mam takie tłuste włosy, że nie pytajcie. Pa! Nie wolno. Dobra. Ten żel, umyłam się już i ten żel... Faktycznie, już żaba chce mojej. Moja żaba chce mi zabrać to. I zobacz. Zobacz! Ale foch! Dziecko ma focha. Ten żel faktycznie może się wydawać jakiś taki dziwny. Z początku nawet wydaje się tępy. Ale zaraz kichnę. Ale mnie zaspędziało się. Z początku się wydaje nawet jakiś taki tępy, ale trzeba dużo wody wziąć i wtedy się wytworzy taka bardzo duża piana. I co, Franuś? I fajnie umył tą buzię. Potem zrobiłam sobie ten peeling, no i teraz czuję, że moja skóra jest tak bardzo oczyszczona i potrzebuje nawilżenia, że jest aż wręcz taka... No słucha, nie, ale jest taka... Potrzebuje kremu po prostu. No. A ja się teraz szykuję. Mój mały przyjaciel przyszedł od babci i ma focha. Franuś ma focha? Tak? Franuś chce spać? Ale Franuś na ziemi się nie śpi, tylko na łóżku. Wiesz? Uuu, złośnik. O, zobaczcie, jaki złośnik. No, ja suszę włosy i... Bo to już jest zaraz. Będzie trzeba... Parę rzeczy jeszcze mam do zrobienia i wtedy będzie trzeba po Jasia jechać, nie Franuś? A wtedy musimy jechać właśnie do tego Urzędu Miasta, dobra. Także, no... Wypróbowane te żele i ten peeling jest ok chyba. Zobaczymy po dłuższym używaniu, ale tak z ciekawości chciałam zobaczyć, czy mi nie pozapycha, ale fajnie czyści tą skórę. Także myślę, że możecie sobie spróbować, jak ktoś chętny na tą promocję teraz pielęgnacyjną. Nie mogę wysuszyć włosów, bo mój syn zarządził sobie taką imprezę. I wyjął mi suszarkę. No. I jeszcze zaraz to połamie. Franuś, czemu ty to wyciągasz? Nie wyciągaj tego! Ja mam to wkładać? O, nie wyjmuj, ja nie włożę tego więcej. Jak ty to wyjmiesz? Ej! Nie, ja już tego nie wkładam.